Wczoraj rozmawiałam z Agą Chyży, która powiedziała, że właściwie jej mąż dodał jej takiego wiatru w żagle, żeby ona robiła coś więcej niż tylko rozwijała się w telewizji, ale właśnie, żeby trochę zajęła się biznesem. Myślę, że na tym polega też udane małżeństwo. Jeżeli jesteś w stanie wspierać swojego partnera, żeby się rozwijał też i żeby był spełniony, a nie tylko był małżonkiem bądź małżonką, to ja myślę, że to jest najpiękniejsze, co może być. I tak jak ja się wspieram i rozwijam w modzie, tak ja wspieram Kamila, żeby rozwijał się w muzyce. Super, to w takim razie życzymy, żeby to wsparcie trwało jak najdłużej. I tak kończąc, zadam Ci takie pytanie, jaki jest przepis na udane małżeństwo? Wiesz co, no ja myślę, że dla każdego to jest co innego. U nas to jest to, że my jesteśmy yin i yang, po prostu czarno-białe odwrotności, ale mamy wspólne zainteresowania i że wracamy do domu każdego dnia i każdy ma sobie coś do opowiedzenia i nie możemy się doczekać, żeby porozmawiać, więc ja myślę, że to jest to. I trzeba zawsze pamiętać, że małżeństwo to się samo się nie dzieje. To jest jednak praca, którą trzeba w to włożyć.